Cześć moi drodzy. Odezwał się do mnie parę dni temu, a w sumie to parę tygodni temu, pan Chińczyk z ofertą, że przyśle mi coś od TCL. Ja sobie myślę, wow, kurczę, może telewizor dostanę. No i przyszła paczka, ona trochę taka mała jest, to nie wygląda jak telewizor. Okazało się, że TCL produkuje też telefony z Androidem. Jest jakaś promka na TCL 30SE. Linka wam zostawię w opisie pod tym materiałem, ale to, co chciałem wam pokazać, to to, jak to wygląda, szczególnie jak to wygląda wewnątrz. To sobie za chwilę zobaczymy. Zapraszam. To jest to nasze urządzenie TCL 30SE. Tu jest jego specyfikacja. I co to ma? 50 megapikseli, 64 giga pamięci wewnętrznej, 4 giga RAMu i takie różne rzeczy. Otwieramy i sprawdzamy, co tam będzie. Najpierw zobaczmy sobie, co tam jeszcze w tym pudełeczku jest. Szpilka, bardzo ciekawy kształt. Szpilka do wyciągania karty SIM, tacki karty SIM. Jakieś tam papierki. Jakieś etui, fajnie, ładowareczka, ładna, zgrabna, taka wagowo nie najgorzej. A jakie to ma parametry? Jest tu jakiś opis? Jest tutaj jakiś opis, co my tutaj mamy za informacje? 2 ampery, 10 V, 5 V, 10 V, co ja gadam, 10 W, 2 ampery, 5 V. Całkiem ładna. Co tu jeszcze jest? Kabel. Kabel już jest USB-C. Taki zwykły kabel, nic szczególnego, ale jest dołączony do zestawu. Więc oprócz samego telefonu... O, jeszcze, żeby tego było jeszcze mało, słuchawki. Jezu, jak ja dawno słuchawek z telefonem nie widziałem. Słuchawki na jacka. Masakra, to... No okej, okay, one nie są jakieś piękne, ale są, to się liczy. Więc zestawik, powiedzmy, startowy, jak potrzebujecie coś niedrogiego, to naprawdę robi wrażenie. Więc tak, mamy etui, ładowarka, kabel i słuchaweczki. Jest zestawik. No i oczywiście sam telefon. Powiem szczerze, że bryła telefonu taka ciekawa. Ciekawa bryła tego telefonu, tak niby plastik, ale fajnie leży w ręku. USB-C, głośniczki, jack, chyba nawet jakiś czytnik na palec, trzy obiektywy, dioda latarki, flesza, włącznik pewnie, przyciski volume up, down. Tacka na kartę SIM. Ciekawe, czy głośniczki są stereo. Raczej w tej klasie urządzeń nie będzie głośniczków stereo, ale kto wie. Bardzo głęboko wchodzi. To nie jest nieodpowiednie, czyli ta szpilka jest na swoim miejscu. Bez tego byłoby problematyczne wyciągnięcie tacki na kartę SIM. No, bardzo głęboko wchodzi. Siły nie trzeba dużo używać, żeby to wyciągnąć. O kurde. Patrzcie. Karta SD. Też dawno nie widziałem telefonu na slot microSD. I dwie simki. No tak, powiedzmy na bogato. Próbujemy teraz to włączyć. I zobaczymy, co nas przywita. Przednia kamerka tu jeszcze jest i wycięty głośniczek, widzicie? Tak jak w najnowszym iPhone'ie też takie coś zrobiono. Ekran tutaj chyba jest w wersji LCD. Bliższe ujęcia. Slot SIM. Faktura, plastik, ale jest. Jack. Mikrofon prawdopodobnie. Przyciski. Spód telefonu. Od dołu ogromna ramka. Dziwnie to trochę wygląda. Jakiś plastik, ale przyjemny w dotyku.
Okej, okay. Android to zawsze sporo klikania. Zrobimy setup offline, powyłączamy to wszystko. Fingerprint, zobaczymy jak skanuje. Okej, okay, damy sobie jakiś pin. Wibracja działa, ale tak dziwnie, w sensie delikatnie. Jak to jest, tutaj czapeluszek przyłożyć. No to jakiś... Pisze mi, że mam coś brudnego na palcach. Ja mam wyschnięte paluchy. Może to przez to. Tak łapie. Problem. Nie, no nie jest to iPhone, to muszę powiedzieć. Coś mi tam każe czyścić. Okej, okay, na razie damy tylko jednego palucha. Unlock with face. Boże, no dobra. I co? Skanuję mój piękny buziec. Ojejku. Next Vision. Jakieś cuda na kiju, niech sobie będzie. Standardowo wszystko. Ojejku, jakieś tam pełno jakichś dziwnych rzeczy. No co, jak te aparaciki? Nie wiem, dziwnie trochę. No już całkiem... Całkiem ładne, ale przekolorowany ten obrazek jest w moim odczuciu. Podkręcone są jakby kolorki. W trybie wideo coś się różni. Mam wrażenie, że troszkę lepiej. Jak światła dostanie, to troszkę lepiej to wygląda w tym trybie wideo. Portretowy tryb Pro. Panorama. Ciekawe, czy jest jakiś fokus, w sensie może nie tyle fokus, co makro. Ciekawe, bo gdzieś tam jakby łapał to makro, ale nie chcę jednak sfokusować. W ogóle ma problem, że o, z 10 cm mniej więcej łapie. Bliżej się gubi. Ale to nie jest jakiś wymagający sprzęt. Ale teraz jest całkiem ok, jak sobie powiększyłem obraz. To łapie, łapie całkiem spoko. No tak to wygląda. Telefon jak telefon. A może za dużo powiedziałem. Telefon jak telefon. Po prostu Android. Ciekawe, jaka to jest wersja Androida. Nie wiem, jaka to... 12, proszę. To już jest całkiem spoko. Jeszcze jak to był taki zupełny Android od Google, bez jakichś tam dodatków, to w ogóle byłoby naprawdę fajnie. A są tu jakieś pierdoły poinstalowane. Zobaczcie, z jakimś Gamebox. Coś tutaj jest poinstalowane z aplikacji, powiedzmy, dostarczanych przez producenta. Jakiś TCL Home, LinkedIn. To już w poprzednim modelu widziałem, że są jakieś takie dodatki, Amazon, Facebook, mnie to powiedzmy zupełnie nie jara, no ale jeżeli ktoś używa i tak dalej, to no i sobie jest. Trzeba by się podłączyć do Wi-Fi-ka. Ciekawa rzecz, nie wyszukuje sieci 5G, w sensie na 5 GHz mamy router z Wi-Fi 5 giga i nie wyszukuje tego. Czyżby to nie obsługiwało Wi-Fi 5G? Chyba, że taka słaba czułość jest tego urządzenia. Łączymy się do naszej darmowej sieci. To klikanie w tych przeglądarkach jest turbo upierdliwe. Zobaczmy sobie siebie na YouTubie. Czemu siebie? Bo content nie jest w żaden sposób... O, to żeby było śmiesznie. Jeszcze jakaś reklama musiała się wkraść. No właśnie, rozbierzemy teraz to urządzenie. I zobaczymy, co będzie można z tym zrobić. Jak je tutaj rozebrać, jak je rozkleić, to jest pytanie. Jak się do tego dobrać? Czy ramka jest tutaj rozbieralna na krawędzi z ekranem? Czy może tutaj od spodu? Nie wiadomo. Najpierw wyciągnę slot karty SIM, żeby nic tam potem nie urwać. I spróbujemy się dostać do środka.
przyznam szczerze, że tutaj nie idzie zbytnio. Okej. Jednak jest to po krawędzi z tej strony. Widzicie, już zaczęło puszczać. Chyba wszystko już puściło. Zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. Powiem szczerze, że zgrabnie to wyszło. W sensie łatwo się to rozbiera. To jest plus takich konstrukcji, dość tanich. Teraz w jakiś sposób trzeba by było odłączyć skaner, paluszka. Jest na wtyczce. Proszę. Klapka uwolniona. Telefon uwolniony. Klapka obok. Jest tutaj trochę wklejonych antenek, osłonki obiektywów, anteny. Tu nawet jest informacja, że to ma antenkę od NFC. Szkoda, że nie ma ładowania indukcyjnego, chyba. Ale poza tym całkiem ok. Jakie wkręty? Zwykłe PH, Philipsy, czyli popularne krzyżaki. Tasiemka z przyciskami, sam plastik. Ma to też swoje dobre strony. Prawdopodobnie będzie dość odporne na różnego rodzaju upadki. Nie odkształci się tak łatwo. O, różne są wkręty z tej strony. Kilka wkrętów jest innych. Mają różny kolor, więc jakiejś wielkiej pomyłki tutaj nie będzie, ale sam będę musiał przy składaniu tego urządzenia zobaczyć, gdzie który był. Tu też jakaś antenka. Co mamy na dole? Głośnik USB-C. Prawdopodobnie jakąś wibrację, coś niepolutowanego. Przewód antenowy. Lecimy dalej. W takim razie to do woreczka. W sensie wkręty do woreczka albo do większego. Może całość się zmieści. I kręcimy dalej. Tutaj różnych śrubek będą dwie. Różny kolor mają te wkręty. Pozostałe są takie same. Dość ciężko te wkręty wykręca się z tego plastiku. Nie wiem, może to moje zboczenie, ale telefon ładnie pachnie. Nie wiem, czy wy też tak macie, że jak rozpakowujecie nowe urządzenia, jakąś elektronikę czy coś, to zazwyczaj w jakiś tam sposób specyficznie pachnie, jakiś tam zapach to ma, nie wiem, czy to są jakieś lakiery, plastiki, cokolwiek. To ja lubię takie zapachy. I ten telefon podobnie mi tutaj coś zaczyna pachnieć. Nie zauważyłem na razie w ogóle żadnych plomb. I co, jak to teraz będzie z otworzeniem? Coś tu będzie trzeba kombinować mocno, czy wystarczy to podważyć? Tu mam wrażenie, jakby coś pod antenką NFC jeszcze trzymało, to nie odchodzi tak lekko. Może są jakieś zaczepy? Tak, są zaczepy. Tutaj jest jakiś jeden zaczep. Okej, były jakieś zaczepy. Zostało to uwolnione. Nie ma tutaj więcej wkrętów. Pod tą antenką NFC też, zdaje się, jest jakaś antenka. Nie, to chyba jest tylko taka naklejka. Tak, to chyba tylko ta naklejka, tu jest zasilanie do stroba, do flesza, dioda. Dioda flash jest w tym miejscu, więc nie ma to indukcji. Przynajmniej nie wygląda na to, żeby tutaj była indukcja. W sensie ładowanie indukcyjne. Chowamy wkręty do woreczka, żeby to się nie pogubiło. Głupio by było, jakbym zgubił. I co? Tasiemkę od Touch ID można odłączyć. Kamerki. Kamerki nie są jakieś porażające. Główna kamera ma jakąś taką rozsądną średnicę. Ma jakiś autofokus, porusza się troszeczkę. Teraz wam to pokażę. Może będzie lepiej widać. Delikatnie się porusza. To są kamery stałoogniskowe. Ta nawet się wypięła przy otwieraniu tego urządzenia. To już ją sobie zdejmę. Ta się jakoś tam trzyma, to nie będę tego ruszał. Baterię można odpiąć, nawet trzeba by było. Złączę, o, urwałem kawałek pianki. Widzicie, paluchem przycisnąłem i się urwało. I co, wyciągamy chyba płytę główną.
zielony laminat, no nic standardowego, w sensie nic takiego niestandardowego, wszystko takie zwyczajne, bez polutu, ale to jest telefon, który zdaje się jest plasowany jako bardzo tani, taki low-endowy telefonik dla szerokiego grona odbiorcy, który nie chce wydawać za dużo pieniędzy, a chce otrzymać urządzenie, powiedzmy, użyteczne, z najnowszym Androidem, z supportem producenta i to wszystko niejako. Okej, tu jeszcze jest zaczep. Żeby tą płytę wyciągnąć, trzeba by to podważyć prawdopodobnie. A nie chciałbym nic urwać, bo mam pomysł potem co do tych urządzeń. Mam tu jeszcze jedno urządzenie i chciałbym w końcu coś z tym zrobić. Myślałem, żeby rozdać te urządzenia. Ciężko to otwiera się, wyciąga. Gdzie tu jest taka sprytna, taki sprytny bolec w tulejce i nie idzie tego jakoś rozsądnie podnieść. Pewnie nie w tą stronę, jest jakiś inny patent na to. Ojejku, patrzcie to. Paluszki, widzicie? To nie tylko łapla się zdarza. Tutaj też można się spotkać z odciskami paluszków. Wszystko pod ekranami. Dużo tutaj nie zobaczymy, w zasadzie nic nie zobaczymy, bo wszystko ma zalutowane ekrany do płyty głównej. Serwis czegoś takiego jest skomplikowany i zwyczajnie drogi. Urządzenie jest tanie. O, zerwałem jakąś gumkę. Urządzenie jest tanie, ale serwis jest drogi. Tak to często wygląda. A widzicie, mechanizm Face ID opiera się tylko o kamerce, bowiem tutaj jest tylko czujnik zbliżeniowy i czujnik podczerwieni prawdopodobnie. Nic więcej z tej strony nie ma, co by mogło ułatwić zbieranie od jakby twarzy, owalu twarzy, oczu i tak dalej. Tu jest jeszcze tylko mały głośniczek, więc ten przód ekranu, no nic nie ma takiego. Ciekawe, bo tu jest informacja, że jest to jakiś Cruise Light wersja 3.1. Tutaj widzicie, pod jackiem jest taka informacja. Cruise Light 3.1. A co jest na ekranie? Też jest jakaś informacja, że to jest jakiś Cruise. Kto wie, może jest to jakiś submodel? Czy tutaj jest jakaś informacja na ten temat? Nie, z tej strony nic takiego nie widzę. Jest to TCL30SA. I na temat Cruza nic tutaj nie widać. Okej. No dobra, to niestety wewnątrz wiele nie zobaczymy. Wszystkie elementy są praktycznie ukryte pod ekranami. Możemy sobie pójść pod mikroskop, ale za wiele nie zobaczymy. Jesteśmy pod mikroskopem. Widzicie to z ujęcia pod mikroskopem. No i na laminacie nic szczególnego nie ma. Kamera, frontcam, sensor. Można zdjąć jeszcze tą gumkę. O, widzicie, jakie małe główienko? Nie ma tutaj czujnik zbliżeniowy, czujnik na podczerwień, czujnik światła, coś takiego. Nie ma tutaj żadnego dot projektora, więc zebranie Face ID jest czysto programowym rozwiązaniem. Pod ekranami też niewiele widać. Tutaj widać jedynie trochę sloty na karty SIM, kartę SD. Druga strona laminatu. Jack. Jack jest chyba uszczelniony, tak, ma taką gumową ramkę, w jakiś tam sposób jest uszczelniony. To jest to, co urwałem z tej pianki. Pianki są takie fajne. Zobaczcie, co się dzieje, jak dotykam. Takie małe wgniotki się robią i to tak wraca subtelnie do siebie. Urocze. Naprawdę urocze. Wszystkie gniazda główne są objęte takim... taką pianką, jakiś mikrofon, no i tak naprawdę nic więcej tu nie można pokazać, bo wszystko jest nalutowane ekranami. Tani telefon, tanie rozwiązania, ale możliwe, że skuteczne. Więcej tutaj nie pokażemy, nie pokażę wam, bo tak naprawdę nie ma co pokazać. Jeszcze można rzucić okiem na baterię, która jest opisana jako prawie 5000 mAh. To jest prawdopodobnie maksymalna pojemność, to jest średnio rzeczywista. Prąd też znamionowy, maksymalny,
ale całkiem spora ta bateria, więc myślę, że urządzenie długo powinno trzymać na akumulatorze. Produkcja baterii całkiem świeża, październik zeszłego roku. Trzeba teraz to złożyć i zobaczyć, czy to się uruchomi, czy czegoś nie popsułem, czy czegoś tutaj nie zgubię. Patrzymy, czy się uruchomi. Ej, co? Może to nie ten przycisk? Powiedziałbym, że się nic nie dzieje. Jest, zawibrował. Uruchamia się. Jest Android. Nic nie popsułem. Szkoda, że nie widać, jak procesor wygląda, że to wszystko jest tak mocno ukryte przed moim i waszym ciekawskim okiem. TCL. To jest TCL 3030 SE, Android 12 i wszystkie potrzebne rzeczy są na swoim miejscu. Więc jak potrzebujecie niedrogiego urządzenia, myślę, że to ma sens. Patrzcie, Support Center, ciekawe, czy jak się odezwę, to coś mi pomogą. TCL UI Version, ciekawe, znaczy... Ciekawe to może nie, ale szkoda, że producenci często stosują jakieś swoje UI, nakładki i tak dalej. Jeżeli to urządzenie byłoby zupełnie bez jakichś dodatków, czysty Android, byłoby naprawdę fajnym urządzeniem. Chociaż ta nakładka, która tutaj jest od producenta, no nie jest jakaś tam, tak mi się wydaje, przynajmniej ciężka. Zobaczymy, czy są jakieś update'y. Check for updates. Kąty tego ekranu. No, to jest LCD prawdopodobnie. I co? Nic nie ma? Your system is up to date. Więc nic tutaj nowego nie ma. Jeżeli chodzi o aktualizację oprogramowania, to nic jeszcze nie wyszło. Patrzcie, na dzień dobry, 31% miejsca zajęte na system i to, co jest preinstalowane, więc tak całkiem sporo. Nie jest to mało, nie jest jakoś też dużo, ale no, ja muszę powiedzieć, że obraz tej małej kamerki jest ładny. Takie małe coś. Jestem zaskoczony. Spodziewałem się tutaj gorszej jakości przedniej kamerki, a jest całkiem rozsądna. Teraz możecie zobaczyć, jak ja tutaj sobie zbieram obraz. Spoko. Takie małe coś, a naprawdę daje przyjemny obrazek. I nawet dość dobrą jasność to ma, szacunek. Nie spodziewałbym się po takim małym główienku, które tutaj było zamontowane, takiej przyzwoitej jakości obrazu. Jak na taki telefonik? Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony, że tak fajnie to działa. Mam nadzieję, że wam się podobało, że taki telefonik naprawdę low-endowy na procesorze firmy MTK, producent tego urządzenia TCL, sprawił na mnie pozytywne wrażenie. No ja wiem, że to jest tani telefon, więc nie oczekuję od tego nie wiadomo czego, ale pozytywnie jestem zaskoczony. Producent nic tutaj nie obiecywał, jakichś wodotrysków. To miał być po prostu przyzwoity, tani telefon,
do codziennego użytkowania, który jak się rozwali, to nie będzie płaczu. I naprawdę robi wrażenie. Jedyne, do czego bym się przyczepił, to ten szeroki tutaj pasek, który w sumie nie wiadomo po co jest. Ale tak poza tym urządzenie jest całkiem ładne. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.